Witam, dzisiaj przedstawię cię Talię Nilfgaardu. Nazywam ją Engeanna. To jest taka ogólna Talia Nilfgaardu, w sumie pod radę jak trochę. No, tak jak widzicie. Początkowo była to asymilacja, ale asymilacja no nie wychodziła z nim najlepiej. Nie jest to talia, którą można ogrywać pro ranka, ale to jest dosyć przyjemna w grze. Więc myślę, że się powinna spodobać. Zresztą zobaczcie sami. KP. Zobaczymy. Dobra, jadę pierwszy. Tego nie w pierwszej rundzie na pewno. Trucizna jedna jest tylko. Blok. Blok się może przydać, nawet bardziej jak ta truta. To damy w skalę na najwyżej. Okej, okay, radia, jest super. Albo na razie tego wymienimy. O kurczę, ale karty. Ale za dobre, bo w razie nie ma czym grać. Co nam tu dobiera? Dekret. Na dekret może iść. Counter, ale nie, no dobre karty. Boję się, że trochę za dobre. Bo nie ma czym grać. Nawet na start tak nie za bardzo jest co rzucić. Nie wiem, czy tam rada ja. Dobra, on tego i tak nie zniszczyć nie może. Podejdź bliżej. Zapraszam. Matę będę musiał to grać jeszcze. Ale czekaj. Posłańca mamy? Nie. Kantarele wygrywać tak niepewnie. Zawsze pod posłońce najlepiej ją dograć. Wtedy sobie jedną z trzech kart ustawimy, co tam chcemy. Tak to naprawdę to nie wiadomo co nam to da. No ale zagrajmy może. Muzyka łagodzi obyczaje. Tak na razie nie wiem zbytnio co grać. Są takie karty dobre na rundę trzecią, nie na pierwszą. Nie no, to... Albo nawet tym zablokujemy. Alerka, ale tych bloka. Mogłem nawet oczyszczać to. Mniejsza, dobra, przyjdźmy. Bloka. Ciekawe, co też wpadło. Sądzę, że może odda to. Widząc, że jeszcze dwa bloki mam na stole. No, ale nie zapraszam, zobaczymy. Zastanawiam się, czy tu Leo będzie miał cel. No chyba nie gra jakoś takich wysokich jednostek. Bardziej kontrolna jest talia niż... Jakieś wysokie punkty generujące. To maszyny. Jeszcze oblężenie. Kolejna maszyna. Dobra, no to na to poleci blok. Ewidentnie. Ewidentnie na to blok. Nadal nie wiem, co bym powinienem zagrać, kurczę. Ryzykować ten Cantarello? Kurczę. Na pewno zablokujemy ją, to jest pewne. Obrońcę grać teraz trochę lipa, bo może to spasować. Może tam na radę spróbować zobaczyć, co mi dobierze. Zobaczmy. No dobra, zagrajmy posłańca. Bez wahania.
Kurczę, ten Notalis słabe punkty tak naprawdę. No okej, spasował. No to... Trzeba chcieć więcej, nie? Jesteśmy na równych kartach. No, trochę nie wykorzystałem swoich punktów na stole. To trochę przeraża. Ale okej, okay, ale ten się przyda niewątpliwie, ale Roderick. Nie mam drugiej truty, może to wymienimy. Aha, teraz mam. No to teraz nie bardzo chcę tą trutę. Kurczę, Katarela. Jakie karty, ja pierniczę. No to co mamy? Magiczne szanse. No okej. Okej. Nie wiem, czy nie grać w obrońcę. A spróbujmy. Dalej, dalej! A cesarz nas odłączy! Trzeba to przycisnąć, jak jest okazja. Zmusić go do życia dowódcy i tak dalej. Jeśli pójdę z nim na długą rundę, to przegram. A tym bardziej mogę to cisnąć, powiedzmy, na równych kartach. Choć straciłem trochę punktów w pierwszej rundzie, to niewątpliwie. Oblężenie. Szczerze powiedziawszy, jeśli użyję dowódcy, to nawet nie bardzo jest sens to chować. Bo on to wyciśnie. No właśnie. On wyciśnie to trochę teraz. Ale dosyć agresywnie gra. Albo nie. Nie wycisnął tego. Na dwóch jest. To trzeba mu to schować jednak. Myślałem, że nie, ale jednak tak. Tak. Specjalna okazja dla ciebie, przyjacielu. A to ciekawa karta. Tego się nie spodziewałem, szczerze powiedziawszy. Ciekawa kontra na magiczny strząs. Bo tak, w trzeciej rundzie on sobie teraz może dobrać. A nawet... Może i w tej? Nie wiem. Ale dobra. My skontrujemy to już ten jego ruch. O, tak. To jest kontra na kontrę. Robi się ciekawie, bardzo ciekawie. No ale gdyby nie Cantarella, no nie miałbym jak mówię tego dobrać. Dobra, to teraz może rzućmy Damiana i użyjmy Annę. Co jest pod moją opieką? Może to lepiej? Nie wiem, może trebu jednak. Trebu już wbije co tam tura, a to jednak raz uderzy i będzie koniec. Może się rozbije na pancerzu. Trochę podjęcia ryzyka w tym momencie. O, ale nie było źle. Nawet popłaciło to ryzyko. Odpalę tak czy tak tego Damiana. Chociaż...
Nie. Jakieś prawdopodobieństwo w sumie miał, że mi go ściągnie. No dobra, dodawajmy Skelena teraz. Na razie nie używajmy dowódcy. No raczej nie będzie większych problemów. To wygrać, dobra. No to. To z lojalności. Tak sobie. Że to jednak. Luzik. Taktyki. To nie gramy taktyki. Zagramy. O, to zagramy. To jest dosyć dobra talia na KP założyłem. Bez większych problemów wygrywa się z KP. Najgorsze z Nilfgaardem. To nie wątpię, bo Nilfgaard ma te oczyszczenia, trucizny. Tu nie ma jak... O, wygrana. Nawet długo nie graliśmy. Szybko dzisiaj poszło. No akurat fakt faktem bardzo dobrze dobraliśmy. Aczkolwiek tu i tak jest w miarę to tak złożone, żeby... Wybrać się za najlepsze karty. Jest Dekred, jest Mata, generalnie Damiana zazwyczaj. I tego nie dobierzemy ręcznie, no ale sam fakt, nie? Jak nie Damian, to Dekred, a Dekred znów pozwala dobrać, co tam potrzebujemy w danym momencie. Do tego Roderick też daje do wyboru dwie karty. Sądzę, że idzie. Idzie nawet bez tego doboru, tak jak miałem teraz, zejść z tych złotych kart. W większości na pewno, a może jedną, dwie stawały czasami. Tak. No, najgorzej jest przeciwko Nilfgaardowi, tak jak powiedziałem. Otwory w miarę idzie na tym ograć. Deskoja równie bywa. Czasami nie można też lekceważyć przeciwnika. Dzisiaj harmoszką grając, teraz lekceważyłem elfy. Nie spodziewałem się, że z jego strony Igni się idzie za 29 punktów. No co generalnie skazało mnie na porażkę, 4-punktową, ale porażkę. Tak mówię, Talion się dosyć przyjemnie gra, bo idzie poschodzić z tych dobrych kart. Jest trochę kontrolna. A także polecam samemu ją przetestować. No i zachęcam do pozostawienia subika, jeśli się podobał film i chcecie więcej tego typu filmów z taliami. Niektóre łatwo mi przychodzi złożyć, niektóre trochę się męczę, jak stąd. Trochę było kombinacji, ci co oglądali streamy na Twitchu to widzieli. No dobra, dzięki za obejrzenie. Na razie. Talię możecie pobrać w linku w opisie, tam jest link do biblioteki, więc nie będzie z tym problemu. Dzięki, na razie.